Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider Minecraft Edition w poziomie Natlas Mines. Jest to pierwszy poziom z chyba trzech, które już zaczynają się w innym świecie, w takim no, w zaginionym świecie właściwie, The Lost World. Także to już jest praktycznie końcówka gry, praktycznie końcówka Tomb Raider 1, jak i tej mapki. Także wskakujemy do wody i lecimy z prądem. Wow, a ja w sumie pozbyłam się tej czapki. Może ona będzie mi potrzebna. Tu, dobra. Zanim mi tak spłynę na dół. O, wow. Jak to tu wygląda. O, widzę, że tutaj są dziury. To miłe. Tutaj też. Ładnie, ładnie. Wszystko z bedrocka jest zrobione. O, tu już jesteśmy w tej jaskini właściwej. No, ale bedrock idealnie się nadaje do odwzorowania tych kopalni Natli. Bo one były takie właśnie mroczne. Okej, tu był, pamiętam, że stały skrzynie z... z napisem chyba Natla, właśnie nie wiem, Technologies czy coś tam, coś takiego, nie jestem pewna. Nie pamiętam, czy w wodzie było coś jeszcze, co mogło się nam przydać. Ale tam na pewno coś było jeszcze. Tu. Lara Croft. Aha, tutaj nie możemy się dostać. Myślałam, że mogę. Tutaj też nie. Tam za wodospadem coś jest. Może pierwszy sekret? Chyba nie. To jest jakaś dźwignia. I zatarasowane przejście. Niestety. Zobaczmy, co zrobiła dźwignia w takim razie. Czy ona opuściła nam tu coś? Jakieś przejście zrobiła? Nie. Widocznie to tam dalej coś. Tutaj nic nie ma intrygującego. No to zobaczmy dalej w takim razie. Tutaj chodziło też, że o, to był taki, to było takie pomieszczenie. A, to pewnie otworzyła. Było takie pomieszczenie, gdzie trzeba było odzyskać pistolety Lary. A przynajmniej powinno się to zrobić. Czy to mogę wejść? Mogę, ale nie wiem po co. Babuńk. Aha, to nam otworzy pewnie tamtą bramkę. Więc szybciucho. I tak musimy się biegać pomiędzy jednym a drugim. No, bramka otwarta. I teraz możemy lecieć dalej przez drabinki. Okej. Fajnie, tak mrocznie jest tutaj. Faktycznie przez ten bedrock i ten żwir. Idealnie to się wpasowało w klimat. O! Tu było to pomieszczenie. Właśnie. Tutaj były w środku chyba... Albo na górze stały takie jakieś... Nie wiem. Kurczę, może to nie to pomieszczenie. W każdym razie gdzieś tu się zdobywało bronie Lary, no i się zastanawiam. Intryguje mnie to. Activator. Aha, bo tu się zbierało trzy jakieś baterie chyba, albo bezpieczniki, nie jestem do końca pewna, ale każdy miał swój kolor i trzeba było oczywiście nazbierać wszystkie trzy.
wrócić tutaj i to tam wcisnąć w odpowiednie miejsce. Wow, jaka dziura. O, co za oszustwo! Ale tam coś jest na górze. Pewnie sekret jakiś. Pewnie stąd nie wiem, co to. Tam jest zatrasowana droga. Tu mogę wskoczyć, ale tu nic mi to nie daje. Tam coś jest. Kurczę, no i gdzie ja mam iść? Nie wiem. Tędy pójdziemy na razie może. Z kilka dróg. Ale wszystkimi musimy przejść, oczywiście, jak to w Tomb Raiderze. Co tu mamy? This machine does... chyba literówka. Doesn't work, something is blocking it. Tak. W jedynce też była ta maszyna, ona nie działała i trzeba było sprawić, żeby zadziałała, bo coś ją blokuje. I to był właśnie ten bezpiecznik, chyba tak mi się wydaje. Zobaczmy z tej strony. Tu jest coś różowego, ruszowego. Tu nie widać nic jakby. No ale tu nic nie zrobię. Bo nie mamy żadnej dźwigni. Więc musimy się wrócić chyba i pójść inną drogą. Tutaj było coś. Tu jest oczywiście zablokowane. Aha. Czy to jest rodzaj czasówki? Nieprzyjemnej zresztą. Dobra. Tylko co mi to dało? Ja się pytam. Jestem... A! Jezus Maria! Się wystraszyłam. Zapomniałam, że ona ma takie wysokie skoki. Teraz to zginę. Dobra. Nie zginęłam. Jeszcze. A ja tu pamiętam, że były jakieś na czas rzeczy do robienia właśnie, ale... Nie pamiętam już co dokładnie. No, to jest niebezpiecznie pełno lawy. O, co to? You find an important activator. Aha, czyli w postaci tych torów będzie. To jest właśnie chyba jeden z tych bezpieczników? Ale to tak po prostu? Tutaj ustawiony był? Właśnie nie pamiętam, jak to dokładnie było. Jest dziura, w którą muszę wpaść. Dobrze. I tędy schodzimy. Świetnie. Wow. Co jest u góry? No to dokąd się to prowadzi? Czy tu spadniemy na ten domek? Wow. Nie. To mi nic nie dało. Bo myślałam, że jak pójdę tamtędy, to mi coś doda. A to po prostu wyjście, bo tu tędy bym nie wróciła przecież. Ech, ja. Aha, i teraz trzeba chyba jeden włożyć, żeby coś tam się zrobiło i umożliwiło nam dalszą drogę, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy obojętne? Który, no nie jest ponumerowane, więc... nie wiem, czy to coś zrobiło. To ma jakąś ścieżkę. A to nie, tędy przyszłam. Przecież. To mi... No tak. Ja też jestem. Ale to mi się wydaje, że tak nie było w jedynce, że można tu było tak skoczyć. Aha, this lever moves a bridge near the waterfall. Czyli będziemy musieli wrócić do początku. Au. Dobra, tutaj robi się już ciemnowo. I nie 9. 0. Dobra, czyli tędy. Tam się coś mryga.
Aha, to się pojawiło, dobra. Wow! Rzesz mordę. Tu się coś mryga do mnie. Tak. No to też było, w jedynce było z przesuwaniem tych skrzynek, żeby się chyba tu dostać. To mi się wydaje. Okej. Mam dźwignię niebieską. Nie pamiętam niczego niebieskiego po drodze. Chociaż to pewnie źle. Czy gdzieś jeszcze? Tutaj to mi nic nie da. A, może tu. Tu było coś niebieskiego po prawej. Chyba. Tak, jest. Dobra. Bym się znowu błądziła. Tak, głupia jestem, wiem. Stoję i czekam na efekt. Tak, znowu dostałam aktywator. Ej, ale ja chcę wyjść. Ci nie powinno otworzyć, czy coś? A nie, bo to jest. Patrzcie. Takie coś. A, to różowe to widziałam. Więc domyślam się, gdzie to może być. Czy to jest otwarte? Wydaje mi się, że powinno być. No nic, widocznie musimy się wracać. Dobrze. To różowe widziałam gdzieś tu. Nie, to nie tu. Tam na górę muszę znowu iść. Boże drogi, to jest strasznie dużo biegania. Ale w jedynce też tak było, więc. Hopsej. Lara Croft, masz dużo do roboty. Ale tak to już jest, jak się jest Lara Croft. Tak, jestem ciekawa w ogóle, gdzie tu sekrety, bo tak szczerze mówiąc, to kompletnie nie pamiętam. I chyba nie znajdę wszystkich, albo raczej rzadko które. Tak, otworzyłam różowe. Różowe było tutaj gdzieś. Tutaj. Idealnie trafiłam. Aha. Naprawimy teraz maszynę. Activate the conveyor belt. You have to look around. Aha, woda po prostu nam spłynęła. Tędy, dzięki czemu powinniśmy dostać tak. Drugi taki. Dobrze, to teraz idziemy wsadzić te dwa na miejsce. Tam już rzuciłam jedno, ale to chyba nie miało znaczenia. Dziwne mi się wydawało, że. Może w aniversary tak było, że się wsadzało jedno, potem drugie, potem trzecie. I teraz nie wiem, czy rzuciłam tu. Mam nadzieję, że. Tu, bo jak nie, to. O, padło. Padło? Co się zrobiło? Coś się zrobiło? Nie, no to już na pewno nie. Może tam w tym pierwszym pomieszczeniu, czy coś. Czy tam coś trzeba było pociągnąć, jakąś dźwignię? Nie. Znaczy nic więcej nie ma. Nic mi się nie pojawiło też. Bardzo podejrzane. Bardzo podejrzane. Tam coś jest. Jakiś sekret czy coś? Tu też chyba się nic nie zrobiło.
Tędy nie przeskoczę nawet na drugą stronę. Stamtąd przyszłam, nie? Tam już byłam. Tam nie doskoczę nawet. Teraz będziemy szukać, co się zmieniło. No tutaj już nic więcej nie było, że chyba, że ta złota brama się otwarła. Nie. Zamkniona na wieki. No to teraz mam zagwozdkę. No tu była tylko dźwignia. No, come on, come on, come on. To coś jest jakby, ale nie, to jest tylko takie coś. No, biegaj, biegaj. No tutaj nic się nie zmieniło. Ja nie mam pojęcia. Tutaj nie było jakieś tajemnicze drzwi. Moim zdaniem tu się powinno coś zmienić, ale nie ma za bardzo co się zmienić. Wrzuciłam wszystko jak trzeba. Chyba, że jednak tam coś nie doleciało. No nie wiem. Weźmy strzały. Tak na wszelki wypadek jeszcze dorzucę. No właśnie. Czyli coś tam jednak nie doleciało. Wybaczcie. A, zaklejstrowało nam się wejście, ale możemy iść tędy. Intrygujące, intrygujące. O, jesteśmy chyba... Tak, tutaj. Gdzie nie mogliśmy doskoczyć. O, sekret, jeden z trzech. Aha, to nie była właściwa droga. No lol. Ej, ja nie chcę się wracać całej tej drogi. Wiem, jestem wredna. To było dojście do sekretu. To gdzie mam iść? Ja myślałam, że o. Że to mnie doprowadzi. Może gdzieś jeszcze się coś otworzyło. Właśnie te złote drzwi. Czy coś. Gdzie to było? Te złote drzwi? Tędy? Nie. Czy to... Nie, złote drzwi. Kurde, gdzie to było? No tutaj nie. Nie, bo tam to się zaklejstrowało przejście. To jedyna droga jest tędy. Może ja tam coś przeoczyłam. Może gdzieś można było się wspiąć czy coś. Albo przeskoczyć. Chociaż mi to nie wygląda na to. No to jest ten sekret. Chyba, że faktycznie mam zejść na dół i przejść przez te złote drzwi. Nie mam pojęcia. Jeju, Nutless Minds po prostu. O, jest. Dobra, uff, udało się. Tak, teraz mamy checkpoint, tu są jaskinie. I tutaj... Trzeba uważać, tak. Trzeba bardzo uważać. Przyda się dzień. Chociaż tu tak mało światła w sumie. A, mogę sobie podkę wziąć przecież. Tyle ich mam.
Dobra, i tu pamiętam, że atakowali ci właśnie ci pierwsi przeciwnicy, chyba, albo pierw. Nie jestem pewna dokładnie. O, ja się tu rozpędzam, a tu mogę stracić życie na każdym kroku. Aha, to jest po prostu takie coś. Powinniśmy się dostać do tej dźwigni, jak rozumiem. I chyba musimy zejść tędy. Lepsze. Czy ja mam przeskoczyć na drugą stronę? Kurczę, nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Ja nie chcę wpaść w lawę. Dobra, zejdźmy tędy. Wow. Tam jest jakaś lawa. Ej, tu jest ten. Jakaś znajdźka. Nie sekret. A kurczaczek. Może to jest jakieś zejście na dół? Powinnam dać radę przeskoczyć tam na drugą stronę. Więc trzymajcie kciuki. Jest! Udało się. Uf. Mogę się dostać tam. Nie wiem, chodźmy tędy na razie. Tu jest jakaś tajemna ścieżka. Boże, ściany lawy. Ale to tak w jedynce też wyglądało. Tu jest coś zakwajstrowane. Amen. Aha, i dostaliśmy się na drugą stronę. Możemy iść tamtędy, ale ja się obawiam, że my tą dźwignię musimy pociągnąć. Coś mi się zdaje, że teraz nie wiem. Wow. Nie, teraz stąd to ja nie doskoczę. Spróbujmy stąd. A, wiedziałam, 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 wiedziałam. Tak, śmierć niechybna. Szkoda. Szkoda mi tego hełmiku. Dobra. Not as mines. Wow, to jest drugi checkpoint? Tak, lepszy. Szkoda mi tego, co zdobyłam. Ale przynajmniej od góry możemy zacząć. Jeszcze raz. Żeby mi się ciemno. Nie. Tych potek znowu nie mam. Nie mam pojęcia, skąd doskoczyć tam. Bo stąd na pewno się nie da. Można przejść na drugą stronę. No, takie zamieszanie jest o wiele trudniejsze. Tu wygląda na to, że. Tu, ale tu tego nie przeskoczę przecież. Może faktycznie powinnam iść tym dołem. Spróbuję. I zobaczę. O nie, deszcz. Nie, jak ja to robiłam, Boże. Przejść na drugą stronę i. No nie wierzę. Coś czuję, że tu będę dużo ginęła. Wydaje mi się, że po prostu musimy. Musimy iść tam. Może coś sprawi, że będziemy mogli dojść potem tam. Nie wiem, ale to jest. To jest, wiem, słaba teoria, ale.
Ale mimo wszystko chcę sprawić. Nie! Shit happens. W dodatku ten poziom zajmuje mi dość dużo czasu. Ja nie spodziewałam się, że to tak będzie wyglądać. Jeszcze ta lawa utrudnia całą sprawę. Okej. Dobra. Tędy czy tędy? Nie wiem. O, dobra, nie tędy. Nie, nie. O Boże, nie tu. To mogę się zabić. Tak. Przynajmniej tyle dobrze. Ouch, that looked like it hurt. A mnie nie bolało. A, dobra, to tędy. Serio, nie wiem, jak tam dojść. Okej. Okay. Też mi się wydaje, że... Wow. Jak nie pociągnę tej dźwigni, to jakieś drzwi mi się nie otworzą. Coś takiego. Wow. Przejdę tą całą drogę, a tu się okaże, że... że nici. Uh-oh. Nie! 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 Nie wierzę! Oh my gosh. Failowy odcinek, kurczę. Pełen moich śmierci. Co to było to wyjście? Okej. Opsa. Dobra, tu muszę z niższego pułapu w takim razie skakać. Dobrze. Okej, okay, tu mamy TNT. A, w jedynce też było. Masakra. Lepiej tu nic nie podpalać. Wygląda na to, że ta dźwignia jakby nie była nam potrzebna. Tak trochę dziwna. Tam coś jest. Musimy sprawić chyba, żeby to TNT wybuchło. Tak przynajmniej było w jedynce, z tego co pamiętam. Oh my gosh, po prostu. Boże! Drogi. Ja już chcę wyjść z tego poziomu z lawą. On mi działa na moją depresję. A i tu doszłam do dźwigni. O Boże, drogi. Ja się męczyłam. O. Tak, i wybuchło TNT chyba. Dokładnie. Tylko, że TNT nam nic nie robi z Bedrockiem, więc pewnie albo autor zmienił tutaj ten materiał, albo ten... albo to jest po prostu, tak wiecie, dla ozdoby to TNT, a przez to, żeśmy się teleportowali, to teraz Bedrock będzie jakby zniszczony, czy coś takiego. O, tutaj mamy TNT. To jedno wybuchło. O, i właśnie i tutaj się nam zrobiła ścieżka, tutaj było zasypane. No Bedrock nie jest zniszczalny przez TNT, więc pewnie właśnie działało to na zasadzie, tak jak mówiłam. O, to jest piękna sala. W jedynce też była. Elegancka. Tylko tu można spać w lawę. No.
Elegancko. No, chyba tylko jeden sekret tu znajdziemy, coś mi się wydaje. Chyba, że jakimś cudem znajdę tutaj jakiś jeszcze. Ta sala w jedynce była, właśnie wyglądała mniej więcej w ten sposób, tak jak jest tu przedstawiona. Natomiast w Anniversary była o wiele chyba bogatsza, z tego co pamiętam. I trochę inaczej zorganizowana. O, jest tu coś, ale nie sekret. Kurczaczek. Ja już miałam tyle kurczaczków, no to takie smutne zginąć. Dobra, nie wiem, czy było coś konkretnego do roboty. O, więcej parkura. Świetnie. Cudownie. Pytanie, skąd... Jak ja mam tu gdzieś doskoczyć w ogóle? A, tu są jeszcze drabinki. Dobra. Hopsamy. O, jak ładnie, jak pomarańczowo. O nie, czyżby to była ta wredna zagadka? W jedynce ona przysporzyła mi naprawdę sporo problemów. Była zagadka z przesuwaniem bloków w takich ciasnych właśnie pomieszczeniach. Zobaczmy, no tutaj coś powinniśmy jakby przesunąć. No, zobaczmy. Okej. Okay. Tam się coś przesunęło. A raczej rozsunęło chyba. To jest dźwignia. To ta emeraldowa, więc chcemy zobaczyć. Au! Niedobre drzwi! Czemu mnie bijecie? Okej. Okay. Ale nie otworzyło się to. Co ja mam teraz zrobić? Aha, tu. Okej. Okay. Teraz tutaj nie mam pojęcia. tak. Co, coś się zmieniło? Aha. O, tu mamy przejście. Dobra. O, i tu nasza piramida. Oczywiście w Minecrafcie nieco uboższa. Ale zresztą w jedynce chyba też nie wyglądała na jakąś bardzo tutaj, nie wiem, jakąś większą. W Anniversary była nieco bogatsza, ale też nie... Znaczy piramida, no w sumie to nie jest piramida, ale zawsze się kojarzyło z piramidą. Mamy jakieś zamknięte przejścia. Tu coś mamy. Tajemniczego. Czy ja tu mogę wejść? Nie. A, no tu mogę wejść. Tu i tak nie mogę wejść. Ale jak tu wpadnę, to... Gdzie jestem? Ach, tu! O mój Boże! Dobra, bez komentarza. Nie, to jest wyjście. Dobra, czyli po prostu z tego budynku przyszłam. A tu musielibyśmy sobie coś otworzyć. Tak, i pamiętam, że była chyba ostateczna walka z Larsonem i tu on zginął. Albo z Pierrem. Nie pamiętam już którym. W każdym razie on tu zginął i zostawiał chyba shotguna czy coś takiego. I tam się dostawało jakoś na górę. Bo tu potrzebujemy czegoś. 5 diamondów potrzebujemy, dobrze. Tak, i tu oczywiście w jedynce było o wiele trudniej, bo te rzeczy były tutaj, no, po prostu po skosie ustawione.
Alara się zjeżdżała z tego i trzeba było wejść na górę, potem zejść odpowiednio pod tym kątem. Były tylko niektóre takie platformy, które były stabilne i można było na nich stanąć. I w ten sposób się to dostawało. Open a door of a house, dobrze. I właśnie było to o wiele trudniejsze. No w Minecrafcie nie da się zrobić pochyłych rzeczy, więc tutaj jest o wiele łatwiej. O, mam jabłuszko, przynajmniej jedno, na pocieszenie. Dobra, 5 diamondów. I możemy już chyba powoli kończyć ten level, bo on już trwa strasznie długo. Muszę przyznać, że tu zabawiłam. Okej, udało się. I level 14, Atlantis. Tak, no tu jest o wiele mniej przyjaźnie, z tym, że tutaj potworki nam nie będą wyskakiwały, ale pamiętam, że już te poziomy były przerażające troszeczkę, bo właśnie było sporo tych potworów. Dodatkowo mięsne ściany wszędzie. W Minecrafcie będzie to wyglądało o wiele ładniej, ale w jedynce wyglądało to po prostu strasznie. Zresztą w Anniversary potem też, chociaż w Anniversary wyglądało to łagodniej, tam nie było aż tak źle, natomiast w jedynce, no, było to przerażające samo w sobie. Okej. Okay. No, Das Mines mi się podobało, to znaczy było sporo biegania i tak naprawdę tutaj można było się już zaplątać właściwie co, gdzie, kiedy robić, jak i gdzie doskoczyć i jak widzicie właśnie nie znalazłam dwóch innych sekretów, więc jestem pod tym względem w tyle. Ale mimo wszystko poziom bardzo ładnie odwzorowany, fajnie z tymi wszystkimi. I szkoda, że tylko, że nie dało się na przykład zrobić jakoś odmiennych kolorów tych baterii, czy co to tam się zbierało w jedynce, bo w jedynce właśnie to były trzy kolory chyba, niebieski, czerwony i jakiś jeszcze zielony, ale nie jestem pewna. Także to wyglądało w ten sposób. No i w jedynce właśnie odzyskiwaliśmy gdzieś bronię, tylko nie wiem gdzie tak naprawdę, bo gdzie tutaj nie było to chyba zaznaczone. No, ale tak to wszystko pięknie, ładnie. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych poziomach z Minecraft Tomb Raider Edition. Tomb Raider Minecraft Edition, tak. No to pa, pa.